lecimy ostro. No to odliczanku coś. Znaczy, no ja już włączyłem. No to ja też już włączyłem nagrywanie. Ja kręcę po prostu kontynuację tamtego, co było na Steamku. Bo robię jeden długi. Dobra, to tak, kolejna mapa. Ice Lake. Gdzie to jest sklep? Czyli symulatora łowienia ryb. Tutaj jest sklep. Pamiętaj, że możesz też robić zakupy poza tymi. Dobra, tak? To tak. Muszę się zastanowić. To tak, jak na macie minimapy, to tam możecie teoretycznie zobaczyć też głębokość jaka a jest. A to chyba nie? Kupić można tylko chyba bajty pod te ryby, które tutaj da się złowić. Ta mapa byłaby dobra pod Battle Royale, ale Battle Royale nagramy w następnym odcinku. Zaraz. A, będzie nagrywany. Pamiętajcie, żeby robaki sobie zamontować. No. Jak się robaki montuje? To co ty bez robaków łowiłeś? To nic dziwnego, że się tak szło. I po prawej masz takie... No. A wygrał przecież! No właśnie, Kryksos wygrał. No wygrał. Wygrał, bo nie zdążyliśmy dobiec. Kurde, gdzie tu jest przy ta... zastanówmy się. Gdzie tu jest do... Jaką taktykę tym razem przyjąć? Do tych kurde ryb... Jak się tam ta ryba nazywała? Zander. Zander, kurde. Tamten jest Zander. Tu nie ma Zanderów, kurde, żadnych. Ale się zastanawiam się, czy Zandersy łowić, czy może coś innego. Dobra, to dzisiaj jeszcze weźmiemy, niech stracę. Dzisiaj no tu nie ma żadnych Zandersy. Dzisiaj pod Zanderów jeszcze połowimy, ale następnie spróbujemy coś innego. Zandersy ostatnio dobrze Gabrusowi szły. No, mamy profesjonalną wędkę i mamy Zanętę. Pamiętajcie, że Zanętę trzeba mieć profesjonalną też. Bo jak macie Zanętę pod dany rodzaj, jakby możecie dostosować wszystko pod dany rodzaj ryby, co nie? Czyli przynętę, Zanętę i wtedy jest najlepiej. Dobra, ja sobie kupiłem Zanętę. Więc Zanętę też, jak się Zantera chce, decydujecie się łowić, no to najlepiej zrobić wszystko właśnie pod tego, pod tą rybę. No. Dobra, to lecimy. Nie jest gra dla łatwych ludzi. Teraz już nie nam się tak łatwo nabrać na czas, ale kurde, mogłem odpuścić. Ale kurde, kusiło mnie, żeby jeszcze jedną rybę złapać, a mogłem odpuścić. No, mogłeś. Bym miał trzecie, bym miał pierwsze. Ty, więcej niż Kryksos, tak. Ale mniej niż Bloody właśnie. Jakbym nie złowił ostatniej ryby, to być może miałbyś tak jak pierwszy. Dobrze wam tak. Tak. O, tak mamy pierwszą rybę, dobrze. O, mi też coś łapie. Niestety ten proces łowienia tutaj jest strasznie długi. No, ja dopiero zacząłem łowić, więc no. Kurde, kiedyś... chyba nawet Zanęty nie zmieniłem. Kiedyś pamiętam, że nie było tego procesu wyciągania i wyciągało się dużo prościej, po prostu się wyciągało. No, i tyle. Wyciągało. A teraz trzeba czekać, taki jest długi proces. No i dobrze. Nie może być za łatwo. Łowienie ryb wcale nie jest takie proste. Ja wiem, AB. To ciężka, niewolnicza praca. Dobra, no, mamy dokładnie. To. Patrzcie, jakiego wielkoluda. Ludzie z kopalni też mogą się uczyć, jak się... Lucian Karp, no. Co to jest ciężka praca. O, a wielka ryba weszła. Dobra, ja łowimy. Ja jakiś 0-1. Dobra, szukamy Zandersy. Dzisiaj jeszcze pod Zandersy robimy. Ale potem może zmienię styl i będę jakieś inne ryby łowić. Bo warto przetestować i sprawdzić też, jakie inne ryby tutaj można złapać. To bardzo ważne. Może powinienem też... Na razie i tak na niskich. To jest taka... Ja mam sobie taką wędkę wziąłem bardzo wyczuloną, że ona po prostu się mocno zgina na jak jest lekka ryba. Ona jest dobra właśnie na takie małe jeziorka. Bo są też różne rodzaje wędki, co nie? Mhm. Niektóre wyciągają szybciej, ale na przykład są mniej czułe i wtedy tego nie widać nawet jak się łowi. A ja wziąłem sobie taką, że kurde, no nieważne co złowię, to wygina się jak popierniczona, więc... Zdarza się. Nie, zdarza się, tylko po prostu dzięki temu na pewno nie ominę żadnej ryby. Dobrze. O i już! Złapiany. Kurde, doskonale. Panowie. Dobra, teraz tak, zamień mi na to. To nie wiem na co jest. O nie, no. Bobiś! Ja sobie porzucam rybą, którą złowiłem i... Takim... I zabawa na 102! Kurde, jak to się długo łowi. Jak to się długo wyciąga. No, jest Zander! Kurde! Patrzcie, jaki piękny Zanderek! Pod Zandersy, właśnie na Zandersy poluję. Taki mam plan. I na jak zjadły moje specjalnie przygotowane zanderskie przynęty. Zobaczmy, co jeszcze. Ja sobie kupiłem zanderskie przynęty. Kurde! Ej, przestań męczyć tego psa, co on ci zrobił właściwie. Bez, to też jeszcze inne są rzeczy pod Zandersy, ale to też jest pod Zandersy. Pytanie, czy jest coś typowo pod Zandersy? Chyba nie. Zresztą, dobra, spróbujmy teraz innej przynęty.
Może robaczka. Zobaczymy, jak na robaki zareagują. Bo wcześniej takie gówno dałem na zandersy, co też było w sumie dobre. Dobra. I trochę przyprawki. Kupiłem dużo zanęt. A to jest tylko na jedną grę, czy na zawsze? To jest na zawsze. A, to git. Tylko, że jak to wytracisz, to koniec, co nie? Bo to jest, tam masz ograniczoną ilość. Ale na zawsze, tak. To jest tam... No jak wy nie możesz to kupować, tak naprawdę, robić takie zakupy. Tylko pamiętaj, żeby oszczędzać najlepszy sprzęt, bo sprzętem tutaj potem, wiesz, osiągasz sukcesy, co nie? Mhm, dokładnie, ja wiem. Więc to jest bardzo ważne. Jeszcze jak? To jest gra na wiele lat generalnie. Niektórzy tutaj grają przez wiele, wiele lat, żeby osiągnąć mistrzostwo w tą grę. Nie jest łatwo, muszę przyznać, AB. Podobno niektórzy nawet w tej grze umierali, tak się wciągnęli. Ale przyznaj się, fajnie się gra, co nie? O. Nie no, nie jest źle, ale do oglądania nie wiem, czy to jest najlepsze. Proszę cię, wiesz, jakie to wyświetlenia robiło? Ludzie po prostu kochali tą grę. A zobacz, zobacz teraz, 73 osoby mojego streama ogląda. To już o czym świadczy. Wszyscy chcą zobaczyć, jak się łowi ryby. No, dokładnie. Patrzcie, jakiego giganta złapałem, a? To gram. Poszedł. Tak zwana sardynka. No, wielko zakup. Ło, ja zandera złowiłem. No nie, no pół kilo. Pół kilo, kurde, to jest ryba. No, to jest król wód. Nauczyłeś się w końcu polować. Teraz jeszcze trochę zostaniesz prawdziwym rybakiem. Zaczyna się niewinnie. A od zanderów. Wyruszacie wędką normalnie, jak się nic nie dzieje? To mówisz? No tak, oczywiście. To jest ważne. Że ja ruszam, tak, musisz ruszać wędkę. Ja ruszam wędką, żeby tam, wiesz, żeby to trochę pływało i wtedy ryby widzą, o, to żyje, to już musi być. Łowię. Tak było. Kurde, żeby nie zerwało. Dobra, mam jakiegoś byka. Tak, 400. O, to może być coś gigantycznego. To może być rekin. Może, tak, o, mam coś gigantycznego. To chyba... O, tak. Kolejny zander! To wyłowicie. A musi być razem. Legendarna ryba. A, kurde, te zandery to jest dobra inwestycja. Jezus Maria, co to jest? Kilo 8, co jest? No i dupa, koniec, przegraliśmy. Jakiego giganta złowił, no. No i przegraliśmy. Pewnie poszedł, ale miał pewnie lepsze miejsce znaleźć, jakiś ten łowiec. Trzeba szybko, teraz wszyscy do niego biegniemy. Dobra, nie no, on ubił targ z królem zanderów. Kryksos zmienił po prostu taktykę i coś innego łowi. Dobry pomysł ten Kryksos. Nie, bo to jest brown trout jakiś. No. Kurdełe. Dobra, idę do niego, ma pewnie lepsze łowisko. Ale zahaczę też, po drodze zahaczę też o sklep z rybami. Tu na razie jest szybko. Ciernisko, ale będzie co jest najlepsze pod brown trouty? Muszę to znaleźć. Ojeju, co jest? I lepszą wędkę chyba wezmę w takim razie. Kiwi Classic. Poczekaj, bo to jest not very sensitive, a ja potrzebuję dosyć... Kurde, jakaś mocna ryba. To jest coś mam mocnego. No. O, zmienimy to na o kurde, 900! O ja ile? 800, dobra, też 900 mam. Brown, jak to się nazywało? Brown Trout. Bardzo dobrze. Idzie. Pod brown trout. Normalny, kozaki już jesteśmy. Kurde. A w ogóle wziąłem na zandery, a łowił mi same tęcze tym razem. No ale bo to nie jest tylko na zandery, tylko też na inne rodzaje. Trzeba wiedzieć, jakie ryby... A są takie w ogóle, niektóre w ogóle są takie spławiki tylko na jeden rodzaj ryby, co nie? No. To jest w ogóle ciekawa sprawa. O! Na przykład to. Dobra, no to teraz już po kminionet. Teraz coś Kryksos na brown póki co takiego byka złapał, że ja nie wiem, czy go ręce utrzymał. Nie no, nie przebijemy go za nic, kurde. Kilo, no kurde, mówisz. To mnie już nawet przebiłeś z tym 1-3. No bo to kozak, okazuje się, że Kryksos jednak łowił ryby przez lata. Ma doświadczenie. No, mieszkanie w Warszawie, to no, jest no, kurde. No, co zimę? Szedł nad Wisłę, kiedy to była zamarznięta. Ale zna się na rzeczy. I łowił dobra, ryby. Dobra, idę do niego. 005. No, kurde. No wiesz co, przesadziłeś trochę. Jak ale... w największej rybie, to jeszcze w największej. No, musiał wziąć największą, a potem najmniejszą. Dobra, zmieniam taktykę, teraz te brown trouty będę łapać. Widoczne one są lepsze, lepiej łowią. Lepiej no, one lepiej się łowią. Chociaż kurde, powinienem pójść tam do Kryksosa, bo on ma dobrą miejscówkę. Ty zmieniałeś Kryksos tą miejscówkę? O. Łamie.
Kłamie. Nie zmieniał, od lat nie zmieniał. Dobra, spróbujmy. Cały czas mówię w jednym miejscu, tak jak ja. Dobra. Przynęta też na brony. Ja się przyznam, że ja zmieniałem dwa razy. A ja nie zmieniłem ani raz. Cały czas mówię w tym samym źródełku. Znaczy w tej samej dziurze. W tej samej kołysce. Tej samej kołysce. I to też jest na brony. Dobra, jaki co, jaki byk? Zmieniłem trochę taktykę. Sam jesteś byk. Pewnie 0,05 zesłowisz. Zobaczymy, czy taktyka, którą teraz zmieniłem, drastycznie zmieni losy gry. Myk, co mi się tu złowiło? Bim za pół kilo, dobra, może być. 0,4, co kłamiesz? No, 0,426. Matematyka zaokrągliła coś źle. Dajcie mi jakiegoś. Na jakiegoś lamusa łowię. O, chyba coś mam. Zaraz złowię jakiegoś lamusa. Tak, ja mocno zarobione jest. A, nie no, 6,06 jest. Jakiegoś giganta chyba mam. Uwaga, patrzcie na to! Tylko zakuł. Podoba mi się, nie wiem, jak ktoś mówi, ale mam giganta, po czym wyciąga 0,0. To jest skill. Powiem tak, pójdziecie kiedyś na duże ryby, to nauczycie, dowiecie się, co to znaczy. A można tu złapać rekina? Można, no, można, jak najbardziej. To jest symulator, pamiętajcie, rybstwa. Normalnie możesz rekinę złowić rybaka, znaczy rybaka nie możesz złowić, to się zgadza. No, tak było. Nie zmyślam. Da się sprzedawać? O, jakiego, o kurde, ale coś dużego złapałem. To chyba jest tak, to musi być rekin, ole wielkolud. Czy da się sprzedać? Nie, dostajesz chyba hajs za konkurencję, wiesz, bezpośrednio. A czy da się na swobodnym tym łowieńku? Patrzcie na to, wow! Kurde, jeden sześć gigant wleciał, no. No wiedziałem, kurde, że zmiana strategii i przerzucenie się na inny rodzaj. Będę łowił przy respie, to jest najlepszy pomysł. No, miał szybko do odbienia, no przy okazji będę miał od razu obok. No. Zająłem miejscówkę i biegło. Wiedziałem, że gościu ma dingsa. Nie no nie, to nie była moja miejscówka. Dobra, te brown trouty trzeba łowić. One są lepsze, jak się okazuje. Dostosowane. No i gitara się ma. Teraz, kiedy złowiłem tego giganta, wygrańko mam w kieszeni. Wygrańko. Co jest? A, dobra, tutaj ten. Dobra, robimy sobie o, tak. O, już coś. Robimy tym razem nie tak, coś tak może. No. I zarzucamy. Może nie coś aż tak wielkiego, ale nadal w jakimś takim promieniu moich oczekiwań. Ale to będzie ryba. Kurde. Widzicie? A wy chcieliście, iść na normalne ryby. Po co? O, Roach, świetnie. O, Whitewish. O, Kryksos, tam też zaszalałeś, widzę. O, 01. Kurde, tylko no. Zakuł. Nie szalej! Trochę musicie jeszcze poćwiczyć, jeśli chodzi o rybstwo. Ale jak tak dalej pójdzie, to osiągnięcie druzgocący sukces. No co jest? Jak to nic nie złowiłem? Oszukali mnie. Pamiętajcie, że strefa się teraz... Teraz nie, lepiej zachowajcie na pewno to swój zapas biegnąc do respa. O, jest, jak... Co to? A to małego coś jest. No u mnie było, że coś niby złapałem, a tak naprawdę nic nie złapałem, oszukali mnie. No, żyłka ci pękła. No właśnie, bo czasami jak ryby są agresywne, no ale się zerwać. Bo mnie nic się nie stało, to po prostu wyjął wędkę. Proszę, kolejny pewnie ten. Pewnie się wydawało, że ty złapałeś. No, tak. Patrz na to, wow. Whitewishy też łapi, mimo że mam na te browny przestawiony tryb, co nie? No ale tam chyba możliwe, że to też masz po prostu przy okazji. Właśnie ja bardziej, no może, ale bardziej starałem się na te browny nakierować. Jednak wieloletnie doświadczenie i 30 odcinków, które swego czasu nagrałem. Ile masz godzin w tej grze? 30 odcinków, przelicz sobie. No tak. 300 godzin. 304 tysiące godzin. Nie no, 30 odcinków, no to jest, chociaż nie, tutaj były trochę krótsze odcinki, co prawda. O, mam coś, dobra, 30 lat. Ryba i zwijam się stąd. Nie wiem, no tak myślę, że z 15 może mam, no. Chociaż nie wiem, musiałbym zobaczyć. No. Dobra. No nic nie wierzę przy tym respie. No bo źle złe miejsce widocznie ten zapolowałeś. Dobra, 30 sekund, zwijam się teraz. Może głębokość jest za niska. No może. No musisz tam też na głębokości odpowiedniej robić. Dobra. To jakaś labusiarska głębokość. Gabor, żegnaj, frajerze. No, to tu, szybki bieg. Dobra, muszę do... Pewnie głębokość jest niska, no. Kryksos już tam 3 godziny przed końcem dobiegł. Dobra, walić. Ja też to spieprzam.
No, zobaczymy, czy Amy zdąży tym razem. Mimo, że został mu. Dzień dobry. Tym razem wszyscy zdążyli. I teraz wiecie, że można skakać tutaj? Nawet w tej grze? Jak? Pod czym? Ale shifte. Wysoki ten skok. Nie, no. Spasję, tylko za. Bo to jest taka trochę. Ranking. O, drugi był. Jak to? Kurde, drugi. Ile? Szóste. Ale easy. Easy. Bloody 5 kilo prawie ryby. Baby, kurde, drugi, to dobrze ci poszło, Amy, no tak narzekałeś, co nie? No gdzie ja narzekałem? Dobra, i tym jak wtedy kończyło cieczek. Cześć. Siema.